Siemaneczko, na kanale Krzychu Trenuję, witam Was z nowym odcinkiem, a tutaj troszeczkę nowości, jakieś tam zmiany, też Wasze prośby, aby gdzieś tam zaprezentować, może nie zaprezentować, a polecić sprzęcik, który będzie najlepszym wyborem do domowych siłowni. Jedną z alternatyw już mam, także zaprezentuję Wam i sam będę również z tego korzystał, bo jestem naprawdę bardzo zadowolony z firmy HMS, szybka realizacja, a poniżej zostawię Wam link, gdzie warto kupować. To na Waszą prośbę alternatywa dla osób trenujących w domu. Stojak wielofunkcyjny, fajnie możemy doposażyć w różne akcesoria. Tutaj mamy tuleje na obciążenia olimpijskie. Bardzo fajnie rozwiązany temat, czyli wkładamy bolec bokiem, zapinamy i tutaj nic się nam nie wydarzy. Tutaj jest to w marbo o tyle słabe, że jak na profesjonalny sprzęt, to naprawdę są tego spore minusy. Dlatego też w kolejnej ramie na pewno zrobię otwory boczne, będzie to dużo lepiej. Tak samo asekuracje na bok nam nie uciekną, musimy do góry i wtedy wyjąć. Naprawdę powiem Wam szczerze, jakbym nie miał takiej siłowni, jaką mam i szykował się tak typowo domowo, to w zupełności taki zestawik by mi wystarczył. Zostawię Wam linka niżej. Za chwileczkę też testujemy nowy gryf 20-kilogramowy HMS-a. I co? Mamy tutaj troszeczkę akcesoriów, ale może o tym później. Zwróćcie uwagę na wykonanie ławki. Profil 8x8, naprawdę potężny. Nawet większość producentów nie używa tak dużych profili, zazwyczaj jest to 4x4 i jakość jest jaka jest, a tutaj naprawdę stabilny temat, profesjonalna regulacja ławki, naprawdę jest to mega wygodne, mega szybko zmieniamy kąty ławki, a tutaj mamy coś nowego, czyli stojaczek, wymieniłem HES-a na HMS-a i naprawdę fajnie się to prezentuje, zaoszczędzone miejsce. Tutaj krążki. Z nowości jeszcze mamy drążek już na miejscu siłowni, nie stolarni. No i zaczynamy trening. Dobra, trening na ławce zrobiony. Podsumowując, bardzo solidna, stabilna, dość twarda, także osoby, które lubią wyciskać na twardych ławkach, na pewno tu się odnajdą. Fajna regulacja, jak w ławce profesjonalnej, naprawdę wysokiej jakości kółeczka. Odnośnie opuszczania siedzisk, mamy tutaj odbojniki gumowe, które zabezpieczają nasz profil i tym samym w skosie ujemnym naprawdę jest to bardzo fajne. Odnośnie regulacji, wystarczy odciągnąć i jest opuszczone. Tak samo podnieść ławkę, to tym samym możemy nawet jedną ręką, naprawdę jest to mega, mega fajne rozwiązanie, które pojawia się w ławkach profesjonalnych. Jaka fajna stacja do tricepsu, fajna stacja do chociażby ciągów, czy też asekuracja, która jest mega stabilna. Myślę, że to jedna z lepszych opcji wyboru domowej siłowni. Drążek wielofunkcyjny do podciągania z uchwytem na worek. Może to nie jest najlepszy wybór, ale na leciutki worek czy też gruszkę w zupełności Wam wystarczy. Bardzo stabilna konstrukcja z podporami gumowymi. Nie odbiega od ramy halwraka typowo domowej. To jest naprawdę fajny, fajny zestawik w dobrej cenie. A tutaj mamy nie dość, że wieszaki na ciężary, asekuracje, uchwyty na sztangę regulowane. Fajny drążek do podciągania, mega wygodny. Również stacje do dipów. I umożliwia nam to naprawdę już taki dość fajny trening w domowym zaciszu. Linki zostawiam Wam niżej. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Ja się z Wami żegnam. Krzychu trenuję. Pozdrowionka. Hej.